sprowadzono tutaj ludność, głównie ze Svaneti. Kuszono ją dobrym miejscem do życia. Ta wioska była na tyle modelowa, że jak przyjeżdżały delegacje zaprzyjaźnionych republik, no to przywoziło się je do Udawno, żeby zobaczyć, patrzcie, co my tutaj potrafiliśmy zrobić. No i można powiedzieć, że osiągnięto komunizm tutaj, czyli szczęście ludności. Nikt nam tego w twarz nie powiedział, ale nasz obecnie przewodnik konny, który dla nas jest przyjacielem, dowiedzieliśmy się po latach, że w momencie, w którym przyjechaliśmy, był osobą, która powiedziała, że obetnie nam głowy i na słupie powiesi. Ale to też pokazuje, że ich zamknięcie jest w gębie. Gdzieś tam nawet jakieś żarty się pojawiały, że ludzie z Sagaredo, tutaj pobliskiej miejscowości, to czekali, aż my będziemy uciekać, a oni będą w nas rzucać kamieniami. Ale to się nigdy nie stało. Prawda jest taka, że faktycznie te opinie o Svanach są negatywne, szczególnie wśród Gruzinów. Co więcej, opinie Svanów ze Svaneti są dość negatywne na temat Svanów z Udawno. Także tutaj faktycznie ta miejscowość miała taką opinię dziwnej. Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie. Znajdziesz tu przygodę, slow travel i świadome podróżowanie. A czasem i reportaż. Ja nazywam się Kasia. A ja Kuba. Subskrybuj ten podcast, by nie ominął Ci żaden odcinek. Znajdziesz nas na Instagramie, a jeśli cenisz sobie naszą pracę, możesz zostać naszym patronem. Albo patronką. Link znajdziesz w opisie. Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym patronom za wsparcie, szczególnie Damianowi, który dołączył do nas w przeciągu ostatnich 2 tygodni. A dla wszystkich patronów mamy niespodziankę. Kinga, którą słyszeliście na początku odcinka, opowiedziała o tym, jak wyglądają święta w Gruzji. Znajdujemy się na jedynym stepie w Gruzji. Jeżeli wyobrażacie sobie Gruzję jako wysokie góry, piękne kościoły, winnice. Winnice tu są. Gdzie masz winnice? 20 kilometrów. No właśnie, więc w miejscowości Udawno nie ma niczego takiego. Jest step, pustka i zrujnowane domy. Właśnie to miejsce pełne przestrzeni wybrali sobie na miejsce do życia Kinga i Ksawery, którzy założyli tutaj kultowy Oasis Club. Oasis Club to jest restauracja, hostel, domki do wynajęcia, miejsce, w którym organizujemy festiwale. Robimy również tutaj szlachetną paczkę. Mamy konne wycieczki również. No i przede wszystkim chyba nasze miejsce do życia. I uczymy też kuchni gruzińskiej, organizujemy grube imprezy. Tak, kino plenerowe. Staramy się nie nudzić. Ale spokojnie, to nie będzie reklama tego przybytku. Jeszcze do końca nie wiem, czy to będzie reklama Gruzji, czy antyreklama. Zobaczymy, co nam z tej rozmowy wyjdzie. To nasz chyba 3. odcinek o Gruzji. Co najmniej, jak nie 4. Tak, i myślę, że jeszcze ich wiele będzie, bo w każdym z nich pokazujemy wam Gruzję z innej perspektywy. I ta perspektywa udabniańska jest bardzo ciekawa, ponieważ naprawdę przejeżdżając przez to miejsce, jadąc do monastyru Dawid Garedża, który jest był właściwie jedną z większych atrakcji Gruzji, bo teraz jest w połowie zamknięty, dlatego że jest w połowie na granicy. Temat może, który poruszymy pewnie za chwilkę. W każdym razie zawsze przejeżdżając przez to miejsce z autokarem, z turystami, mówiłem sobie, Boże, ja bym nie chciał tutaj mieszkać. A wy zrobiliście coś zupełnie przeciwnego, więc teraz... To jest niesamowite, Kuba, bo ja bym na przykład się z tobą nie zgodziła, bo widząc tą przestrzeń dookoła, wcale bym tak nie pomyślała. Zupełnie. No to pięknie. To pięknie. Cieszy mnie ta twoja refleksja. Zapadła niezależna cisza, nie? Czyli już wiemy, że z Kasią chcemy mieszkać w innych miejscach. No dobrze. No takie życie, nie? I to był, Ksawery, twój pomysł, żeby tutaj się osiedlić. Tak, wiesz co, no Udawno przede wszystkim pociąga właśnie ta przestrzeń. Jakiś tutaj był antropolog kultury i on mówi, że jakieś badania robili, że ludzie przedhistoryczni czuli się bezpiecznie, jeżeli widzieli kilkanaście kilometrów wokoło, to oni się czuli zrelaksowani i być może to nas gdzieś tam w głębi ludzkiej natury jest to, że jak widzisz przestrzeń wokół siebie, to czujesz się zrelaksowany. No i wiesz co, ja to poczułem się zrelaksowany. Przede wszystkim te tereny są przepiękne, no to mieszka się troszkę jak w pocztówce, szczególnie jak świeci słońce,
jest lato, to czujesz tą przestrzeń i piękno tych terenów. Najpierw musimy powiedzieć, oprócz tej pięknej przestrzeni, przyrody, która jest oczywiście świetna, no ale umówmy się, że jadąc z Tbilisi do Kacheti, no zbaczamy w tym momencie w drogę boczną, która jeszcze parę lat temu była naprawdę trudna do przejechania. Mijamy zrujnowane PGR-y, generalnie dużo zrujnowanych rzeczy. Ale... Samo Udabno też jest wioską na wpół wymarłą. Dobrze, ale ja teraz przerwę Kubie, bo jak Kuba powiedział o PGR-ach, to od razu w głowach naszych słuchaczy zapewne pojawiły się obrazki z Polski, czyli duże bloki, stodoły, które nie wiadomo jak daleko się ciągną, a tutaj te kołchozy wyglądały inaczej w tym rejonie. Dobrze, o czym chciałabym, tak, żeby opowiedział. Oddajemy głos naszemu interlokutorowi. Sawery, a nie ty. Dobno to jest wioska, która jest zbudowana sztucznie tak naprawdę na stepie w latach 80. Ogólnie lata 80. na południowym Kaukazie to był okres takiej, już można było powiedzieć, że się czuje taki zefirek zmian, które miały nadejść w latach 90. A południowy Kaukaz, no to jest region dosyć mały, bo między Wielkim a Małym Kaukazem, między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Mniej więcej terytorialnie to jest jak Polska i Niemcy, może troszkę więcej. Niespecjalnie duży obszar, ale zamieszkuje go ponad 120 różnych narodowości i grup etnicznych, więc jest to prawdziwy tygiel taki kulturowy, społeczny, religijny, który, tak jak na Bałkanach też w latach 80., przy okazji wszelkich zmian historycznych, takich dużych przełomów historycznych, no to zawsze tam dochodzi do napięć, które na Bałkanach i na Kaukazie też przeraziły się w wojny lokalne, międzyetniczne albo domowe. I w latach 80. już było czuć, że idzie coś ku zmianie. No i te partie komunistyczne, mimo że to był jeden kraj, czyli Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, republiki tych największych grup narodowych zamieszkujących południowy Kaukaz, należały do tego samego kraju, to one w latach 80. coraz bardziej się jakby ten nurt nacjonalistyczny wzmacniał się. Już czuło się zmiany i Gruzini obawiali się tego kawałka ziemi, który historycznie należy do Gruzji, oczywiście ze względu na bliskość klasztoru. Na tych stepach jest 13 klasztorów powstałych od VI do XVII wieku. No i postanowili na tym stepie zasiedlić Gruzinami tą ziemię, ponieważ wcześniej głównie zamieszkały przez właśnie pasterzy azerskich, którzy wypasali tu nie swoje, tylko państwowe owce. Mieszkali na tych terenach. Prawdopodobnie w gruzińskiej partii komunistycznej ówczesnej powstał problem, że kurczę, tam nie ma ludności gruzińskiej na tych terenach i musimy zasiedlić to pogranicze. No i powstał projekt, że okej, dobra, jest step, jest dolina, no to dawaj, zbudujemy tutaj kołchoz. No ale tych wypasu owiec, no to potrzeba, nawet jeżeli byłoby ich kilka tysięcy, no to potrzeba grupki, no nie wiem, 20 osób wystarczy. Nie, to będziemy tutaj uprawiać tą ziemię. No ale problem polega na tym, że tutaj nie ma źródeł wody wystarczających, żeby rosło zboże czy jakieś inne rośliny uprawne. Wiecie, nie ma rzeczy niemożliwych dla ludzi radzieckich, prawda? Sprowadzimy tutaj wodę. No najbliższe źródło takie poważniejsze wody to jest rzeka Mtkwari, która przepływa przez Tbilisi. I ona od Udabno płynie 40 km w linii prostej plus 400 metrów niżej, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wszystkie pompy, instalacje, przepompownie, sztuczne jeziora, jak się troszkę pojeździ w okolicach Udabno i zobaczy rozmach tej inwestycji, to naprawdę nie było rzeczy niemożliwych dla ludzi radzieckich i tej ilości betonu i stali, którą nie mogłaby ta gospodarka wyprodukować. Zresztą jak to w Związku Radzieckim wszystko musiało być wielkie, trwałe, jak III Rzym, to tutaj też budowano tak, żeby zostało to po wieki wieków, amen. No i póki co, jak sobie właśnie pojedzie człowiek wokół Udabno, to widzi te ilości betonu, stali i ta infrastruktura budzi podziw. No i przez kilka lat ta woda płynęła do Udabno, zalewała tą dolinę i ta dolina dawała bardzo duże zbiory, było 250 tysięcy ton zboża, stąd zbierano jakieś arbuzy, bakłażany. Sprowadzono tutaj ludność, głównie ze Sfanetii. Kuszono ją dobrym miejscem do życia, Kachetia, dobre pieniądze, każdy dostawał dom. Ta wioska była na tyle jakby modelowa, że jak przyjeżdżały delegacje zaprzyjaźnionych republik, no to przywoziło się je do Udabno, żeby zobaczyć, patrzcie, co my tutaj potrafiliśmy zrobić. No i można powiedzieć, że osiągnięto w pewien komunizm, czyli szczęście ludności, prawda, która tutaj sobie mieszkała i miała wszystkiego pod dostatkiem.
95% mieszkańców tutaj to są właśnie Swanowie. W tych 5% pozostałych mieścimy się my. Mieści się kilku Kachetyjczyków i też kilka osób, które mieszkały tutaj jeszcze zanim stworzono tę wieś sztucznie, bo tutaj było kilka rodzin, które Gruzinów, nie tylko Azerów, ale też kilka Gruzinów i faktycznie jest tutaj taka jedna rodzina, która od kilku pokoleń już tutaj mieszka i chcą szczyci się tym, że są tymi prawdziwymi Udamiańczykami. Jednak większość to są Swanowie, których sposób życia, charakter, przyzwyczajenia górskie, można powiedzieć, dominują życie tutaj na wsi. Nie bez powodu chyba tych Swanów tutaj próbowano przesiedlić, bo przecież łatwiej byłoby wziąć po prostu Kachetyjczyków, którzy są rzut beretem stąd. Ale gdzieś tam wydawało się to rozsądne, ponieważ faktycznie Swanowie znani są z tego w Gruzji, że są bardzo taką grupą nieprzyjazną obcym i też dość agresywną. Troszeczkę wielu... Wojowniczą może bardziej. właśnie, no tak. Może zbyt nacechowane negatywnie. Swanowie zawsze byli taką awangardą w średniowieczu. Była awangarda armii gruzińskiej. I oni zawsze stanowili pierwszy front. I nawet historyk Strabo wspominał, że są wojownicy wielcy Swanowie. Także z tego zbudowali swoje bogactwo w Swanetii. Głównie te wieże przecież z tej lichej ziemi nie zostały zbudowane, tylko z łupów wojennych i bogactwa właśnie wypraw wojennych. Ja przyjechałam rok po Ksawerym, no ale ciągle były to jednak początki i ciągle były to przede wszystkim początki takiego nawiązywania bliższych relacji z lokalnymi mieszkańcami. Nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy świadomości, jak to może być odbierane ani przez lokalnych, ani przez w ogóle Gruzinów wokół. Z czasem dowiedzieliśmy się, kiedy nawiązywaliśmy bliższe relacje, że to było jednak duże zaskoczenie dla tutejszej ludności, gdzie nikt nigdy wcześniej nie próbował z zewnątrz zakładać już na pewno biznesu, a nawet kupować domu. Nie wiedzieliśmy dlaczego, później się już dowiedzieliśmy. Takim przykładem, jak początkowo nas postrzegano, chociaż też tak bezpośrednio nikt nam tego w twarz nie powiedział, ale nasz obecnie przewodnik konny, który przez nasze dzieci jest traktowany jak dziadek, dla nas jest przyjacielem, jego żona, jego syn dla nas pracują, my byliśmy na weselach i tak dalej. Dowiedzieliśmy się po latach, że w momencie, w którym przyjechaliśmy, był osobą, która powiedziała, że obetnie nam głowy i na słupie powiesi. Ale to też pokazuje, że ich zamknięcie jest bardzo takie, może czasami mówiąc potocznie, w gębie. W gruncie rzeczy są to dobrzy ludzie, którzy no też jakby jak do każdego, wiadomo, byli nieufni, natomiast gdzieś tam się przekonali. W Gruzji ogólnie są postrzegani Swanowie. Pamiętam, jak jeszcze nie mieszkałem tutaj, ale budowa trwała. No jak spotkałem się z Gruzinami w Tbilisi, to oni mówili, ale czy ty wiesz, że tam mieszkają Swanowie? Czy ty wiesz, co robisz? A ja mówię, przecież to normalnie tak samo jak w całej Gruzji. No ale już mieszkając wiele lat, to już wiemy, że faktycznie Udabno to nie do końca Kachetia i Swanowie to nie do końca taki regularny Gruzin, tylko jest dużo różnic między Gruzinami i Swanami. No ale jak wejdziesz w to społeczeństwo, no to już... My jesteśmy raczej obrońcami w tym sensie, że słyszeliśmy bardzo dużo negatywnych historii, gdzieś tam nawet jakieś żarty się pojawiały, że ludzie z Sagaredo tutaj pobliskiej miejscowości to czekali, aż my będziemy uciekać, a oni będą w nas rzucać kamieniami, ale to się nigdy nie stało, więc nie jest aż tak źle, ale prawda jest taka, że faktycznie te opinie o Swanach są negatywne, szczególnie wśród Gruzinów. Co więcej, opinie Swanów ze Swanetii są dość negatywne na temat Swanów z Udabno. Także tutaj faktycznie ta miejscowość miała taką opinię dziwnej. Lata 80. w Gruzji to już był rozkwit tej gospodarki czarnorynkowej, czyli według jakichś tam badań historyków gruzińskich 70% produkcji Radzieckiej Republiki Gruzińskiej poszło na czarny rynek. Przypuszczam, że podobnie było w Udabno, zresztą opowiadania, ile to tam bakłażanów tu przemycali, ile coś tego, wszystko i te biznesy tutaj kwitły. No i mieszkało w okresie najwyższy, tak 89 rok, to 2,5 tysiąca mieszkańców tutaj było. I cała wioska była zaludniona. Wszystkie te domy, które w tej chwili stoją puste, no to tam mieszkali ludzie. Była łaźnia, kino na 300 osób, dom kultury, no szkoła taka jak w porządnych polskich miejscowościach większych, 1000-latka, taka z dwoma skrzydłami, wielka, bo wioska docelowo miała liczyć 5000 mieszkańców. No ale jak określił Władysław Putin, nastąpiła katastrofa i upadł Związek Radziecki i dla tej wioski to była katastrofa. Woda przestała płynąć, nie było ropy, żeby pompowała tą wodę z rzeki Mtkwari. Zresztą sama Gruzja miała poważniejsze problemy niż woda do kołchozu Udabno, bo tutaj wybuchła wojna domowa, wojna w Abchazji i Osetii.
więc kraj zanurzył się w chaosie i w anarchii. Większość ludzi po prostu z tej wsi wyjechała. Zostało 200 osób. Najpierw rozszabrowano całą wieś, wycięto wszystkie rury. To, co można było sprzedać, to zostało sprzedane albo zagarnięte. No i ci ludzie, którzy zostali, kupili krowy i przekwalifikowali się na pasterstwo. I do tej pory tak to wygląda. Teraz troszkę jest turystyki, więc powstały guesthouse'y. Można powiedzieć, że nowy zefir zmian wieje od przejeżdżających autobusów z turystami. Samuel, tutaj przyjeżdżasz? Kuba chyba dąży do Love Story. Spokojnie. To jeszcze nie ten moment? No za chwilę, najpierw Xawery przyjeżdża. I czy to był Love from the First Sight, czy to była miłość od pierwszego wrażenia? Patrzę na te zrujnowane budynki, jeden z nich będzie mój, tu zasadzę swoje drzewo i tak dalej. Jak wpaść na taki pomysł? Przede wszystkim widoki, pejzaże. Po drugie, no w tej wiosce nie było nic, a leży na trasie do klasztoru VI wieku, bardzo ciekawego. Można powiedzieć, że to jest pierwsza piątka takich miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć w Gruzji. Po drodze wtedy, jak ja tutaj w 2012 roku kupowałem tutaj kawałek ziemi, no to ta droga nie była jakaś specjalnie szybka, więc półtorej godziny się jechało do klasztoru, półtora się wracało, jeszcze 2 godziny trzeba było wracać, no to 5 godzin wyjęto. No i tak pomyślałem, że no przecież kurczę, piwko takie po drodze, no to szczególnie, że ja wcześniej też przeprowadziłem się do Gruzji, to pracowałem jako przewodnik. Zdarzyło się, że grupa po prostu nie była przygotowana, nie przygotowałem grupy na taką długą wycieczkę i wody nie było i toalety i taka... No, doskonała miejscówka na knajpę, właśnie pit stop taki na piwko, na jedzenie, na toaletę, więc wydało mi się to logiczne, że powinno coś takiego tutaj powstać. No i taki był pomysł. Czyli kupujesz chałupę, odremontowujesz, dobudowujesz piętro. Xawery i Kinga spotkali się w Udawno. Czujecie to? No ja nie mogę powiedzieć, że tak jak Xawery jadąc tutaj miałam taki pomysł, żeby tutaj zostać. Bardziej miałam takie poczucie widząc te stepy, że jak pięknie, szkoda, że to już ostatni raz. Jechałam tutaj w 2014 roku razem z moją kuzynką na wycieczkę i jechałyśmy linią Garage Line. Nie myślałam, że chwilę później codziennie będę tę linię obsługiwać już jakby z Zabaru. No i faktycznie zatrzymałyśmy się, postanowiłyśmy, tam zaplanowane to było, że będziemy jedną noc zostawać. Tak właściwie jechaliśmy do pary polskiej, tak moja kuzynka mi to zareklamowała i faktycznie był tutaj mężczyzna i kobieta z Polski, więc założyłyśmy, że to są oni. Natomiast gdzieś tam przy rozmowie wieczorem okazało się, że Xawery to tutaj jest rok, a ta koleżanka to tutaj jest 2 tygodnie i tutaj się nam to nie zgodziło. Okazało się, że tak naprawdę ta para się już rozpadła. No i w tym momencie pojawiam się ja. Na białym koniu albo w białym samochodzie. W białej marszutce. W żółtej, tak dokładnie mówiąc. Do tej pory pamiętam. Zostałyśmy po prostu 2 noc. I szarżą zdobywasz moje serce. Tak. Pamiętam pierwszy raz, jak patrzyłem sobie na Kingę, która w chwilę wcześniej zamówiła zupę pomidorową i obserwowałem, jak je i bardzo mi się to spodobało. I sposób jedzenia. Po prostu wpadła mi w oko, szczególnie ta technika jedzenia zupy pomidorowej. Ale słuchajcie, to w ogóle taka... Kinga, wiosłowałaś tą pomidorówkę, co? Słuchajcie, w ogóle niewygodny fakt i to naprawdę nie powinnam tego mówić, bo ta pomidorówka jest ciągle w menu. Mnie ona w ogóle nie smakowała. Zamówiłam, słuchajcie, pomidorówkę oczekując takiej na rosole, z ryżem. Wiecie, na koncentracie. Na koncentracie. Tu dostałam ze świeżych pomidorów, nigdy tego wcześniej nie jadłam. I mówię, nie tak miało smakować, ale teraz uwielbiam, mogę powiedzieć tutaj na obronę tej pomidorówki. Ten przepis został na tyle dopracowany, żeby było czuć tą miłość, prawda? Został tak, z czasem dopracowany. Tak naprawdę to było chwila, moment. Ja się zakochałem w Kindze bez pamięci i szybko się to potoczyło w sumie, bo to 12 miesięcy później pojawiło się dziecko. Dokładnie 12 miesięcy później, ale to jeszcze nic, słuchajcie, to jest tak, że ja, wiecie, wróciłam na miesiąc do Polski po tym wrześniu. Musiałam tam sobie pozamykać, ja byłam ciągle na 4. roku studiów, musiałam się tam dogadać z wykładowcami, opowiedzieć im tę historię, tak jak wam teraz opowiadam, żeby oni mi pozwolili w ogóle studiować dziennie, będąc w Gruzji. I musiałam też zamknąć takie sprawy prywatne, czyli no, wtedy ówczesnego chłopaka porzucić. Rzucić chłopaka. Tak. Po miesiącu przyjechałam, 3 dni byłam tutaj, doszliśmy do porozumienia na temat naszej wspólnej przyszłości. Po czym po miesiącu Xawery przyjechał na tydzień do
Polski, widzieliśmy się, pojechaliśmy na wycieczkę do Lwowa, a później, to tak jak powiedziałeś pięknie, tak żeby zabrzmiało, to tak jakbyśmy się 3 miesiące znali i ja zeszłam w ciążę. Nie, my się znaliśmy tydzień tak naprawdę, licząc ten czas. Twarzą twarz widzieliśmy się maksymalnie tydzień, ale radość była taka ogromna, nie? Z tego wszystkiego, no euforia, człowiek nie myśli logicznie, ale prawda, happy end. Potwierdź, potwierdź. No happy end, happy end. Znaczy jeszcze zobaczymy, jak ten koniec będzie. Ciągle trwa historia jakby, także... No ale wiadomo, jak to każda para przechodzi przez jakieś tam burze, jednak świat mężczyzn różni się zdecydowanie od świata kobiet. Potwierdzają też... Prowadzący podcast. Kochamy się. Myślę, że będziemy się kochać do końca. Na pewno do końca związku. Po tej dawce optymizmu zejdźmy trochę na ziemię, bo minęło 7 lat, 8 z matematyki, jestem słaby. Będzie 8 sezon teraz, jak razem to prowadzicie. W międzyczasie zmieniło się sporo, to znaczy wyremontowali drogę. Przede wszystkim przyjemniej się jedzie, nie? Tak, no zdecydowanie przyjemniej. Autobusy mogą dojechać. Ja jechałem autobusem bez drogi aż do monasteru, jeszcze z osobami w podeszłym wieku i nie wspominały tego przyjemnie. Sam monastyr też przeszedł pewne perturbacje, bo jeżeli się nie mylę, 2 lata temu Gruzini co się poprztykali z Azerami. Dysputa dotyczyła prawosławnego monasteru Dawid Garedża, który kraj muzułmański Azerbejdżan twierdzi, że jest równie jego jak Gruzji. I w tym momencie zniknęła tak naprawdę największa atrakcja, przynajmniej z mojej perspektywy, że można było przejść przez granicę półlegalnie, w sensie no nie było to legalne, ale też nikt nie robił z tego problemu i oglądać jaskinie, cele mnisie, które były po stronie już azerskiej z widokiem, pięknym widokiem szerokim na Azerbejdżan. W tym momencie nie możemy, nie wiadomo do kiedy tego robić, więc pytanie, czy ten strumień turystów też się zmniejszył i w ogóle opowiedzcie może o Dawid Garedży troszeczkę. No właśnie, no bo w tej historii w tym momencie pojawiają się również Azerowie. W linii prostej do granicy z Azerbejdżanem mamy 8 kilometrów. Ta granica została wyznaczona, wiesz, na mapach w 1949 roku, a wiadomo, kto wtedy rządził na Kremlu, chłopak z Kaukazu, i on wiedział, jak kreślić te granice, jak wyznaczać, komu dawać autonomię, żeby ewentualnie w czasie jakiejś perturbacji móc odpalić jakieś waśnie między narodami. Między innymi ten przykład klasztoru kompleksu monastycznego Dawid Garedża, który składa się z 13, a 2 najważniejsze to była właśnie Lawra, którą do tej pory można zwiedzać, to jest najstarszy klasztor, i Udabno, czyli najbardziej reprezentacyjny, bo Fundacji Królewskiej, klasztor, który znajduje się na tej samej górze, tylko że na południowym stoku tej góry i trochę wyżej. Zawsze był jeden organizm, można powiedzieć, klasztorny. No Józef po prostu jak przeprowadził granicę, no to rozdzielił te 2 klasztory. W epoce Sakaszwilego, jak zaczęła się turystyka, to on dogadał się z władzami Azerbejdżanu, że turyści z Gruzji będą wchodzić, przekraczać tą jakby granicę, czy tam tą linię demarkacyjną, czy jak to zwać. Będą sobie zwiedzać i przez lata nikomu to nie przeszkadzało. No ale 4 lata już to niestety trwa. Nawet w sumie nie wiem, dlaczego do tego doszło, czy komuś zależało na powodowaniu napięć między Gruzją i Azerbejdżanem. Przyjechała pani prezydent i moim zdaniem powiedziała jakby parę słów za dużo, niepotrzebnie zaogniając konflikt, który spowodował reakcję natychmiastową władz Azerbejdżanu, czyli zamknięcie dostępu do klasztoru Udabno. No i oczywiście zmniejszyła się atrakcyjność tego miejsca pod względem zabytkowym. W dalszym ciągu pozostają piękne krajobrazy. No i miejmy nadzieję, że, bo tu jest, tak jak powiedziałem, 13 klasztorów, więc tych klasztorów można, jak ktoś potrzebuje zobaczyć sobie zabytki, no to ma tych klasztorów do zwiedzania sporo i można tu spędzić kilka dni po prostu zwiedzając klasztory rozsiane na stepie. Niektóre zamieszkałe przez mnichów, niektóre opustoszałe, więc do wyboru, do koloru. W momencie, w którym właśnie zamknięta została ta granica, to wcale nie zauważyliśmy tego mniejszego napływu turystów, też dlatego, że znowu w tym samym czasie zaczęły być odkrywane poniekąd tutaj te wzgórza tęczowe, które stały się bardzo popularne. Ludzie zaczęli, nawet którzy tu już byli, i Gruzini, prawda, z Tbilisi przyjeżdżać, żeby to oglądać. Więc może jakby nie tylko już ludzie przyjeżdżali do Dawid Garedża, ale zaczęli odkrywać tutaj różne też takie smaczki, o których wcześniej nie wiedzieli. Się otworzyła też opcja trekkingowa, która nigdy nie była jakby popularna wcześniej, a teraz mnóstwo ludzi przyjeżdża po prostu połazić sobie po tych wzgórzach, szczególnie wiosną i jesienią. No jest to wspaniałe. Jak ktoś lubi chodzić, ale nie lubi chodzić po wysokich górach, to w Gruzji odnajdzie tu wspaniałe właśnie wzgórza, doliny, wąwozy z przepięknymi właśnie odsłonięciami geologicznymi, które
nazwane zostały kolorowymi górami. O tym innym świecie chcielibyśmy pogadać. No tutaj jak sobie siedzimy, rozmawiamy wielokrotnie, rozmawiamy o tych różnicach kulturowych, jakie są. Może na przykładzie jakichś tutaj waszych sąsiadów moglibyście powiedzieć, no właśnie, czym my się różnimy od Gruzinów i od Sfanów konkretnie? No możemy tutaj uściślić nawet. A ja bym do tego jeszcze dodała, a gdzie jesteśmy zgodni? Bo wiesz, dzielić to sobie można, nie? Różnica jest łatwiej zauważyć na pewno i szczególnie jak się już żyje długo, bo to też no, myślę, że każdy, kto wyjeżdża za granicę pracować po jakimś czasie zauważa takie różnice kulturowe, ale myślę też, że w Polsce z sąsiadami też im dłużej się z nimi żyje, tym więcej się widzi różnic, prawda? Więc to jest też naturalne. A różnice na pewno takie, które ja zauważam tutaj, ja też nie miałam szansy, tak jak wspomniałam, na pierwszej wycieczce poznałam Xawerego i właściwie już nigdy z tego udawno nie wyjeżdżałam na zwiedzanie, nigdy nie byłam w Swanetii, bo też taką miałam świadomość, że przecież skoro tu już mieszkam, to tego czasu jest bardzo dużo. I głównie mieszkam w Udawno, więc znam tutaj, Ksawra też mi mówi, że nie mam obiektywnego spojrzenia na wszystkich Gruzinów, dlatego że ja znam tylko Gruzinów z Udawno. I tutaj te różnice, to na pewno taka, jeśli są dziewczyny w moim wieku, no ja też jakby wcześniej byłam mamą i tak dalej, ale mimo wszystko gdzieś tam na przykład chciałabym też się, mam tę taką potrzebę, prawda, żeby się rozwijać zawodowo, żeby coś robić więcej. Na pewno już nie chcę, mamy dwójkę dzieci i już mówię, okej, wystarczy. Natomiast tutaj te pytania ciągłe, dwójka to tak jakby nic praktycznie. Te dziewczyny tutaj, jedno to dziecko za drugim. I ja jak się z nimi spotykam, jest mi ciężko się odnieść, tak nie? Nie ciężko nam wymieniać się naszymi tam problemami czy spostrzeżeniami. To jest na pewno też taka różnica. W sumie to też jakby ta decyzja, żeby tutaj mieszkać, jest też związana z tym, że my właśnie lubimy tę szczerość gruzińską, tę taką bezpośredniość. To, że oni naprawdę są bardzo gościnni i tak jak my Polacy jesteśmy dumni z tej naszej gościnności, to faktycznie ona blednie przy tej gościnności gruzińskiej. I gdzieś ta radość, to co mi się podoba, jak przyjeżdżam do Polski, wiecie, po pół roku na tydzień, no to pani sąsiadka, która mnie znała od dziecka i tak dalej, o, dzień dobry Kinga, nie? Dzień dobry. Jak tutaj przyjeżdżam po dwutygodniowej nieobecności, to całe delegacje przychodzą, żeby się przywitać, nie? Gdzie ty byłaś? Tak. Gdzie ty przepadłaś? Bo to... Tak, tak. Gdzie byłaś? Jak mama, jak babcia, jak dziecko twojego brata, prawda? To autentycznie są zaangażowani, pamiętają i czuję się tutaj, czuję się bardzo silnie coś, co mam wrażenie, że w Polsce, przynajmniej w regionie, z którego ja pochodzę, już zniknęło, czyli taka to życie w społeczeństwie. Jeśli mój tata choruje, to tutaj wszyscy to przeżywają, płaczą ze mną. Jeśli jest pogrzeb, to wszyscy idą na ten pogrzeb i to jeszcze z całej Gruzji się zjeżdżają, nie? Także jest takie, faktycznie nie ma czegoś takiego, ach, nie znałem tego wujka, a tam nie lubię ciotki. Nie, tutaj te więzi są bardzo ważne i to jest coś, co sprawia, że chyba trudniej tutaj popaść w takie choroby jakieś nasze cywilizacyjne, jak depresja, bo jest taki silny związek. W ogóle zaczęłaś mówić o kobietach, a tutaj pewnie tych historii kobiecych trochę jest. Na pewno jest dużo takich historii w to, co właśnie powiedziałam przed chwilą, czyli ta społeczność kobieca jest ze sobą bardzo silnie związana. Tak porównywałam sobie też takie, jeśli już tak idziemy w porównania. Jak w Polsce spotykałam się z koleżankami i chciałam sobie siąść na piwku i ponarzekać na, prawda, mojego męża, no to tam tak, och, nikt się nie zwierza, wiesz, z podobnych rzeczy. Czułam się trochę w sumie dziwnie, że w ogóle tak narzekam, że tak może trochę nie wypada, bo przecież powinnam mówić, że u mnie już to wszystko w porządku. A tutaj jak przychodzę rano i się coś tam wkurzę, ona, co taka wkurzona? Ja mówię, a, pokłóciłam się z Sawerą. Ona, a, to a mój co zrobił, nie? I to sprawia, że w ogóle gdzieś tam się rozładowuje i te kobiety się tutaj bardzo mocno trzymają. Ja pamiętam też, jak miałam taką sytuację trudną, dostałam bardzo przykry telefon z Polski, tam związany z chorobą bliskiej mi osoby i stojąc pośrodku tłumu ludzi, którzy w restauracji zamawiają tutaj piwo, ktoś, nie wiedziałam co zrobić, pobiegłam do kuchni, w tej kuchni siedziały te kobiety, ja dostałam po prostu takiego ataku histerii, one, co się stało, siadaj, od razu krzesło tutaj, ja mówię, że tutaj choroba i tak dalej. I w tym momencie po prostu one, totalna powaga, jedna wyciąga relanium z kieszeni, daje mi pod język, druga mi tutaj czacze polewa, trzecia mnie trzyma za rękę i mówi, uspokój się, to jest straszne, słuchaj, ale takie jest życie. Ludzie umierają, bo nie jest powiedziane, że to się tutaj wydarzy, ale uspokój się, takie jest życie. I ja pamiętam, że na mnie spłynął jakiś taki spokój, że ja myślałam, że wieczorem dopiero jak przyjdę... To z tą czaczą na ciebie spłynął. Wiesz co? Nie, Kuba, spokój spływa z relanium, wiesz? Tak. To są właśnie te różnice damsko-męskie, tak, właśnie. Ale słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ja myślałam, że no dobrze, no tutaj tak się uspokoiłam, prawda, ale jak wrzucę wieczorem z Sawerem, będę miała okazję pogadać, no to pewnie właśnie wpadnę w histerię i będę...
I wiecie co, to się nigdy nie wydarzyło. One tak do mnie mówiły w taki sposób i taki w ogóle wypływając z takiej mądrości życiowej i z tych właśnie tych związków rodzinnych, tej mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie i też takiego troszeczkę nieakceptacji, nie, oni nie histeryzują tutaj. My mamy coś takiego chyba w sobie, że gdzieś tam, och, coś się wydarzy złego, to mam prawo w ogóle wpaść w białą gorączkę, no nie? Tutaj tego jakby nie ma. To są naprawdę już takie skrajne sytuacje wśród kobiet. Ja opowiadam o kobietach. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy, które też mogą być zaskakujące dla słuchaczy, to pewnie też to, że no tutaj większość kobiet jest ciągle na tej wsi, nawet jeśli one mają 40 lat, one były wszystkie porwane do małżeństwa. Te małżeństwa to są bardzo często takie mezalianse, jeśli chodzi pod względem na przykład intelektualnym. Kobieta na przykład, którą znam, która jest wykształcona, śpiewa, tańczy, jest zabawna, piękna, została porwana w wieku 16 lat przez mężczyznę, który ją znał od dziecka, który był 25 lat starszy. I ma z nim czwórkę dzieci, nie było możliwości nawet rozwodu, zresztą to było też za jakimś takim cichym przyzwoleniem jej rodziców. I takich sytuacji jest tutaj mnóstwo. Obecnie to sąsiedztwo azersko-gruzińskie, czyli sfańskie. Oni robią wspólne interesy, mają powiązania. Te owce Gruzinów są wypasane przez Azerów, wynajmowana ziemia, bo tutaj trzeba, żeby wypasać, musisz wynająć ziemię. Ale mimo wszystko to są dwie odrębne jakby społeczności, które się nie przenikają. Nie ma mieszanych małżeństw, rzadko się zdarza. Może w Tbilisi wśród inteligencji to znam nawet przykłady. Ale bardzo rzadko jest tak, że są mieszane małżeństwa. No ale ci Azerowie są tu obecni, mamy z nim kontakt, oni przyjeżdżają napełnić sobie na przykład wodę, a często też pomagają w ratowaniu turystów, którzy gdzieś tam się zagubią. Mieliśmy taką historię, że dwóch Hiszpanów po prostu wrzuciło sobie w Google Udabno. Wtedy jeszcze Google Maps pokazywał drogę w ogóle offroadową do Udabno. Nie pokazywał tego asfaltu, jaki on by nie był wtedy, to i tak był lepszy niż każda inna droga tutaj prowadząca. Jechali, skręcili w jedną drogę, później deszcz zaczął padać, no i w pewnym momencie utknęli gdzieś po prostu w środku niczego, jak nam wysyłali zdjęcia. Pomóżcie nam, ratujcie, jesteśmy tutaj. I zdjęcie takiego stepu, gdzie mogły być po prostu 5 metrów stąd, 5 kilometrów, 20, wiesz, nie jesteś w stanie się zorientować, gdzie to jest. I w pewnym momencie też zaczęli dzwonić, nie mówiąc chyba tam za bardzo, nie mówili w ogóle po angielsku. Myśmy tam rozpoznali, że to nie jest na pewno język polski, ani angielski, hiszpański, więc próbowaliśmy jakoś tam z nimi się porozumieć i w czasie takiej rozmowy telefonicznej, pełnej dramatyzmu, oni mówią, idzie człowiek. Idzie jakiś człowiek. Ja mówię, no to biegnij, biegnij, to się dowiemy. Oni nam powiedzą, gdzie jesteście, nie będą wiedzieć, wytłumaczą tutaj. No i faktycznie chwytamy ten telefon, no Gruzini, nie możemy się dogadać, podaję swoje kucharki do telefonu, żeby one mi wytłumaczyły, bo one się z nimi dogadały. Widzę takie skonsternowanie na twarzy naszej kucharki. Ona tak oddaje mi ten telefon, mówi, pijany, nic nie rozumiem, nie? I to ja mówię, no cóż, tak pijany, że ona nie może nic zrozumieć. Mówię, no nie wiem. I się, słuchajcie, okazało się, że to w ogóle nie byli Gruzini, tylko to byli właśnie Azerowie, nie? No to też ciekawe, że nie wiem, czy jakbym słyszała pijanego Hiszpana, to bym mówiła, że nie wiem, że mówi po polsku, tylko niewyraźnie. No ale cóż, no widocznie podobne języki. No i w końcu mieliśmy tu wolontariusza z Argentyny, który się dogadał i wytłumaczył tym Hiszpanom, że słuchajcie, lokalizację nam wyślijcie. No i okazało się, że to 10-12 kilometrów stąd, znane nam miejsce przy jeziorku, takim bardzo fajnym. Deszcz pada, no to bierzemy terenowy samochód, jedziemy. No odśwież, zabrać. No i przyjeżdżamy. Możecie sobie wyobrazić takich elegancko ubranych, wymuskanych Hiszpanów z Madrytu, którzy nagle znaleźli się w środku stepu w pasterskiej chacie, gdzie w dwóch pokojach, no powiedzmy, mieszkanie ma 40 metrów kwadratowych, a mieszka tam 16 osób. Wszyscy na kupie, wiesz, klepisko, piecyk jakiś się grzeje, no ale jak to w Gruzji jest i na całym Kaukazie. Gość w dom, Bóg w dom, także przyjeżdżamy, stół zastawiony, herbaty, mnóstwo czacza na stole i towarzystwo mocno wcięte. Jak wchodziliśmy, to już prezentacja broni następowała, dubeltówka plus jakiś kałasznikow. Chłopaki, no i chłopaki, dwóch Hiszpanów, którzy, żeby to przeżyć, chyba po prostu się napili. Nie wiedzieli w sumie, gdzie są. Jak nas zobaczyli, to tak jakby zobaczyli Chrystusa schodzącego, wiesz, który ich wyzwoli. Przywieźliśmy ich tam i później na drugi dzień udało się wyciągnąć ten samochód. Samochód okazał się po prostu zwykły, Prius, taki niskie, zawieszony i że
oni dojechali do tego miejsca, to już naprawdę to był wyczyn z ich strony. To też zaskakujące dla nas było to, jak te dzieciaki, które tam takie brudne siedziały i sam Ksawery, prawda, ty reklamowali, że przyjeżdżajcie do nas, my czasami kino plenerowe robimy, możecie zobaczyć. I te dzieci były zafascynowane tym, bo nigdy czegoś takiego nie widziały. Tam do szkoły też nie chodziły i tak dalej, więc to, no, to też takie zaskoczenie, że po kilkanaście kilometrów stąd już taki inny świat zupełnie. Nie trzeba jechać do Afganistanu. Nawiązując do tego, że sami też jesteśmy bardzo w tej wsi zasymilowani, ponieważ pracują u nas lokalni mieszkańcy, zatrudniamy około tam, nie wiem, 13 osób, a nie wiem, dziadkowie, rodzice tych osób też je znamy, chodzimy na pogrzeby i chociażby czasami, albo na przykład dzieci przychodzą na piwo, albo na lemoniatkę. I mieliśmy takie sytuacje właśnie, gdzie jedna rodzina, gdzieś tam mama była naszą pierwszą kucharką, jej dwie córki u nas pracowały, ich dzieci do nas przychodziły, mężowie. I trudna sytuacja nam się wywiązała, kiedy jeden z chłopców, no mężczyzn właściwie 22-letni bodajże, zaczął nam jakieś takie problemy typowe, chuligańskie robić. I tam zdarzyła się jakaś taka drobna kradzież. Mieliśmy to na kamerach nagrane. Później zdarzyło się pobicie naszego menadżera. No ale jednocześnie gdzieś tam, no to co ludzi tutaj dziwi, to dlaczego my ciągle jakby ta rodzina jest obecna? No dlatego, że właśnie babcia u nas jego pracuje, więc my też nie chcemy chłopaka wtrącić do więzienia, a moglibyśmy to zrobić za te takie drobne rzeczy. Jego tata też jest raczej taką osobą, no jak to w każdych barach, jakiś taki jeden jest, dosyć agresywny. Gdzieś przy jakiejś bijatyce miał uraz głowy, no myśmy mu za to w imię właśnie tych kobiet, które u nas pracują. Płaciliśmy za te operacje czaszki. Jak chłopaki chcieli do Polski pojechać do pracy, czyli tam jest bliźniacy, są też, bo to taka, wiadomo, duża rodzina gruzińska, no to też gdzieś tam za te bilety zapłaciliśmy, licząc na to, że właśnie może się ustabilizują, czyli właściwie zachowywaliśmy się jak jacyś rodzice ich. Też była sytuacja, gdzie córka chciała iść na studia, nie było tych pieniędzy i też czuliśmy odpowiedzialność, dlatego że, no tak jak mówię, no te kobitki są tutaj bardzo fajne, czyli jesteśmy z nimi zżyci. I nie chcemy nikomu robić problemów i nie moglibyśmy spojrzeć w oczy na przykład takiej babci, która nikczemu nie zawiniła, gdyby, no może nie przez nas, ale gdzieś tam poniekąd przez nas by trafił jej wnuk do więzienia, nie? Więc tutaj to jest taka siatka, taka pajęczyna relacji, której nam jest bardzo często trudno się odnaleźć, nie? Bo gdzieś tam wewnętrznie chcemy robić coś innego, ale z drugiej strony, no jesteśmy też tej klanowości tutaj zaplątani. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej ze Stasią Budzisz i tak chyba jak razem rozmawialiśmy z Kasią, tak, również, tak. Za każdym razem staramy się nie tylko o Gruzję, ale w ogóle o każdym kraju odczarowywać go, ale Gruzja jest najbardziej zaczarowany chyba ze wszystkich krajów, o jakich myślą Polacy. No na pewno właśnie dla Polaków, nie? Tak, a tak naprawdę przypominam sobie sytuację, jak byłem ostatnim razem w Gruzji i siedzieliśmy sobie w gronie znajomych, część naszych wspólnych zresztą. Ludzie, którzy mieszkają w Gruzji wiele lat i mówimy, dobra, to za co lubimy Gruzinów? I każda ta historia, za co lubimy Gruzinów, odwracała się, jak to jest jednak ciężko. No bo na przykład, wbrew pozorom, mówię z tego, co mi mówiono, jest tutaj ciężko zawrzeć taką prawdziwą przyjaźń z perspektywy Polaka, ponieważ przyjaźń to nie tylko dawanie, ale i branie. I to takie branie bardzo bezpośrednie. To znaczy, jeżeli wchodzisz w jakiś bliższy kontakt z Gruzinem, no na przykład możesz oczekiwać, że w tym momencie on będzie chciał od siebie pieniądze. Na przykład dlatego, że jego matka jest chora albo coś takiego. No i ty jako przyjaciel będziesz zobowiązany mu je dać de facto, czy też pożyczyć na wieczność, założeniem, że kiedy twoja matka będzie chora na przykład, no to on ci odda, ale wcale tak się nie musi stać. I oczywiście to nie jest tak, że ty musisz mu to zrobić, ale jeżeli tego nie zrobisz, no to nie będziesz przyjacielem, no bo od tego są przyjaciele. Te relacje, zakładam, że u was też są czasami trudne i bardzo złożone, wielopiętrowe często. To my mamy pewnie różne spostrzeżenia. Mam bardziej takie, które wpisują się w to, co właśnie większość ludzi, obcokrajowców tutaj mieszkających dłużej myśli. Natomiast Ksawery jest chyba tutaj dobrym też, żeby odpowiedzieć, ponieważ Ksawery jest chyba jedynym Polakiem, którego znam w Gruzji mieszkania, który jest zakochany ciągle, nieustannie w Gruzinach, w Gruzji i potrafi wytłumaczyć każde te zachowania, które normalny człowiek europejski by krytykował. No są różnice kulturowe, które są wszędzie, tak jak Czesi, Polacy, prawda, takie, mimo że mieszkamy bardzo blisko siebie, to istnieją, a już naród, który z Europą łączy historia, religia i powiedzmy wpływy XIX-wieczne inteligencji, która studiowała w Europie, głównie w Sankt Petersburgu, to w obecnych czasach to już pod znakiem zapytania, tą europejskość można. Wpływy wielowiekowe Persji, ta gościnność, przecież to jest właśnie jakby odbicie tej kultury Orientu, perskiej kultury gościnności. Ale to, co ja w Gruzji bardzo lubię i to, co jest inne, że tu nigdy nie będziesz sam. Czyli jak ci się coś stanie, samochód ci się zepsuje, potrzebujesz pomocy, to
Tak, w ciągu kilku sekund masz trzy osoby, które starają ci pomóc. Być może ta pomoc będzie taka dosyć specyficzna, co nie? Czyli, że wręcz będzie ci przeszkadzał, ale on będzie mnie w sercu miał tą chęć niesienia pomocy. Także tu możesz się czuć, najbardziej mi się śmiać właśnie, czy tam uśmiech mi gdzieś krąży, jak dzwonią ludzie na przykład, bo zarezerwowali sobie wyjazd i już go planują tam dwa miesiące wcześniej i mają jakieś tam pytania takie, na przykład transport w Gruzji. W ogóle to jest zupełnie, nie ma co się tym przejmować, bo transport to możesz w ciągu właśnie pięciu sekund sobie załatwić i ktoś cię podwiezie, weźmie na stopa. Albo kuzyn tak, jego. Albo kuzyn. Jak ktoś chce być porwany, przyjechać bez planu i on po prostu od lotniska może być wożony po całej Gruzji przez dwa tygodnie. I on przez rodzinę będzie przechodził. Atrakcje po prostu. Jak ktoś lubi tak spędzać czas, że o niczym nie myśleć, tylko po prostu go będą przewozić. Oczywiście mam nadzieję, że będzie miał pieniądze. No tak, oczywiście. No i mocną głowę do tego, no, nie? Dokładnie. Ale pod tym względem to jest super w Gruzji. Poza tym tutaj nie ma dużych wymagań w stosunku do człowieka. Takie błogie lenistwo to jest stan naturalny. Więc jak się przyjeżdża do Gruzji, Polacy to są tam mocno pracujący i dający z siebie wszystko, no to tutaj już jakbyś pracował po polsku tak typowo, no to pewnego rodzaju świr, no można powiedzieć. Ale dzięki temu masz troszkę, pracujesz, masz czas też na lenistwo, więc i tak jesteś mega pracowity na że tle, w ogóle pracujesz. Że w ogóle pracujesz, no to już jesteś naprawdę chłopak taki dzielny, prawda? Tak, i tak. Budzący podziw. I to, co właśnie tutaj Kuba mówisz o tych czy tam wspólnych znajomych, to co słyszysz, to też ja bym to trochę podzieliła na pół, dlatego że ludzie też mają taką tendencję, szczególnie jak już na przykład planują się wyprowadzić, albo są po prostu zmęczeni z różnych powodów, bo nie do końca im się na przykład... A wy nie planujecie się wyprowadzić. Zaraz do tego będę dążyć. To też jakby wtedy ta negatywność wzrasta, nie? I gdzieś tam się skupia człowiek na tych negatywach, żeby sobie znaleźć też te powody, żeby faktycznie, że to była dobra decyzja, że gdzieś tam wyjeżdżam. Ale no, bo w przykładzie naszego kolegi, tutaj wiele lat mieszkał, pojechał do Polski, do Korbielowa i mówi, no właściwie tak samo jak nie gorzej, nie? Wiesz. To jest czasami kwestia charakterologiczna, czasami trzeba dojrzeć do tego, że po prostu się wszystkimi rzeczami nie przejmować, a przede wszystkim to, co jest chyba najtrudniejsze, to jest zrozumieć i zaakceptować to, o czym się tyle mówi, różnice kulturowe, to, że ludzie są inni od nas i jak my przyjeżdżamy z Polski, jak my, Ksawery się urodził w Busku-Zdroju, ja się urodziłam we Święcimiu i między nami są już różnice. A czego oczekiwać od ludzi, którzy mieszkali na całe życie na wsi, w której nie mieli naprawdę możliwości, nie mieli kiedyś jeszcze internetu i tak dalej. Denerwować się na tych ludzi, to trzeba właśnie postarać się może bardziej zrozumieć. Ale jakby ta frustracja bywa, nie? Jakby jest gdzieś tam obecna, no ale jeśli się jest w stanie sobie to wytłumaczyć, to też inaczej się trochę żyje. To co z tą wyprowadką? Mhm. Wiesz co, ja studiowałam trzy języki obce, nie? Francuski, angielski i hiszpański. Myślałam sobie francuski, tam Afryka, Francja, Szwajcaria, Belgia. Angielski wiadomo wszędzie. Hiszpański, Ameryka Południowa. No i przyjechałam do Udawną i żaden z tych języków nie był mi tutaj w ogóle przydatny. Przez rok byłam niema. Uśmiechałam się tylko tutaj do ludzi, bo po rosyjsku nie mówiłam. I tak po prostu pomyślałam, kurczę, to jest taki ostatni moment, żeby gdzieś zobaczyć też, jakby się żyło w krajach innych, nie? Bo za 10 lat to przede wszystkim nasze dzieci, które mają tam 6 i 5 lat, nie będą już chciały się stąd wyprowadzić. A to jest jeszcze teraz moment, kiedy my jeszcze czujemy chociaż ogromny strach przed zmianą życia, takie wyjście z tej strefy komfortu, ale tak sobie pomyślałam, że może dlaczego nie, może spróbować czegoś innego, ale prawdopodobnie pewnie wrócić po roku czy dwóch. Chcielibyśmy zrobić sobie taki może gap year. Życie jest interesujące wtedy, no, dla mnie, jak są zmiany. Ja tu już jestem 10 lat. Czas spróbować i wrócić już z przekonaniem, że faktycznie nigdzie tak dobrze nie jest jak w Udawno. No i jeszcze pracujecie w ogóle nad polepszeniem tego Udawna. Widzę tutaj, naliczyłem, no nie wiem, chyba z 5 hosteli już, idąc po drodze, jakby to było turystyczne centrum wszechświata. Wiem też, że fundujecie stypendia, no studia po prostu dla mieszkańców. No i my tutaj przyjechaliśmy konkretnie, żeby dokumentować akcję sterylizacji psów. Więc może chociaż powiedz o tej sterylizacji, po co w ogóle sterylizować tej psy? To jest to właśnie pytanie, które jak przyjechaliście, to sobie zadaliśmy wszyscy, kto na to wpadł, nie? Ale chyba ty. No właśnie doszliśmy do tego, że to byłam ja, a to wynikało też z tego, że tutaj jest tak odizolowana ta miejscowość, a gdzieś te pieski są podrzucane nam głównie, bo restauracja i tak dalej. A jak nie są podrzucane, to same przychodzą, więc w pewnym momencie mamy tutaj 10-12 psów, nie możemy każdemu tłumaczyć tutaj, jak się tutaj znalazły w restauracji, dlaczego są. Pomyślałam sobie,
że jeśli tutaj wysterylizujemy psy, no to może jakieś pojedyncze zostaną tu podrzucone z zewnątrz. Ale tak naprawdę to może być taki przykład wsi, jak sobie z tym problemem poradzić, bo problem psów bezdomnych, wygłodzonych jest tutaj dosyć duży. To i tak już jest mniejszy niż był kilka lat temu, ale ciągle jest to jakby przykry dla oka widok. Mamy w sobie taką po prostu potrzebę. Ona w dużej mierze wynika głównie z tego, że mamy czas. Że mamy czas i się zastanawiamy, co robić. A Gruzja jeszcze do tego nie jest jakimś takim krajem kontrolującym. Że och, a czy tutaj ktoś ma zezwolenie? A czy wy możecie takie rzeczy robić? To jest takie łatwe. Coś się wymyśli i to się robi. Więc my sobie wymyśliliśmy, zapostowaliśmy, odezwali się do nas fantastyczni weterynarze z Polski, nasi wspólni znajomi się w to zaangażowali, ludzie chętni, żeby sobie sami sfinansować taki przylot tutaj i przy okazji zżywa się z fajnymi ludźmi, to jest też bardzo ważne, którzy robią coś bezinteresownie, a dwa, ma się poczucie samemu, że robić coś dobrego. Już po akcji zauważyliśmy, to myślę, że otwiera się pewne furtki w głowach dla miejscowej ludności. Kilka tych zwierząt zostało wysterylizowanych i myślę, że to przyniesie owoce już na następną akcję, to będą zapisy. Jak się rodzą małe szczeniaki, których się nie chce, no to jest problem. Po takim zabiegu psu jest lżej i gospodarz nie ma problemu. Na początku, jak mówiliśmy, to była bardzo duża rezerwa. Myślę, że to się zmieni. Nikt nie chciał. Ciągle jest tak, że jeszcze sukę wysterylizują, ale kastracja to nie, no bo to przecież nie będzie wtedy pies prawdziwy, nie? Mężczyzna. Tak, no, to nie będzie mężczyzna, się. No tak. O tym, jak mało popularna jest sterylizacja, świadczy to, że ty sterylizowałaś psa, dałaś go do pani weterynarz w pobliskiej miejscowości. On został tak wysterylizowany, że potem miał młode potomstwo. Tak. No i właśnie tak zresztą też się z tym weterynarzem, który teraz tu przyjechał, bo nie tylko oni sterylizowali psy we wsi, ale też z tą właśnie samą panią weterynarz nawiązali współpracę, pokazywali, jak to działa. Chcą ją zabrać do Polski teraz na 2 tygodnie, żeby ona się doszkoliła i być może później stworzyła podobną klinikę, jak oni mają w Polsce. No ale właśnie to jest dokładnie ta sama pani. Ja nie jestem specjalistą, myślałam, a może, nie wiem, już tam był mały, czy coś, nie? Ale właśnie Marek mi uświadomił, no to jedyne wytłumaczenie to niepokalane poczęcie. Także wiecie, nie było to możliwe, coś zrobiła nie tak. Po prostu, że ta suka nasza rodziła później. No ale teraz widziałem, że bardzo uważnie studiowała to, co chłopaki tam tłumaczyły. Tak. Także wielka przyszłość jest przed Sagaredżo, jeżeli chodzi o populację psów. Opowiadaliśmy o dobrych i złych stronach, ale chyba taka dominująca dobra strona tutaj życia tutaj, to jest to, że pamięć do rzeczy negatywnych, które się mogą zdarzać, jest bardzo krótka. I jeśli w Polsce miałabym sytuację, w której no, zostałam zmuszona do zeznawania na policji na kogoś, to przecież to ja już bym z tą osobą no, na pewno nigdy nie nawiązała bliższej relacji, przyjaźni. A tutaj po 2 tygodniach jakoś tak i oni zapominają, i my zapominamy, siadamy, pijemy za miłość, przyjaźń, pokój na świecie, za Boga, za kobiety. I generalnie to jest to chyba, czego się tutaj nauczyliśmy. Nie chować urazy. To nie jest tak, że sąsiad ci coś tam podwędzi, ty go na tym nakryjesz i teraz przez 40 lat się do siebie nie będziemy odzywać aż do śmierci. Nie, to już to po 2 tygodniach to już cześć, znaczy właściwie następnego dnia, prawda? Cześć, co tam u ciebie, nie rób tak więcej. Nie wolno zapomnieć, że nigdy tutaj nie będziemy swoi. Klanowość w Gruzji jest bardzo mocna, czyli ty jako obcy nigdy nie do końca wejdziesz. Przypuszczam też, że nasze dzieci nigdy nie wejdą w ten świat do końca, nie zostaną dopuszczone, mimo że będą znały język. To jest taki wybór życia trochę jako obcego imigranta. I fajnie by było, żeby w Polsce ci imigranci mogli się poczuć tak jak my tutaj. Jesteśmy obcy, ale nie boimy się, nasze bezpieczeństwo. Raczej wszyscy są do nas przyjaźnie nastawieni. Może przyjaciół tu we wsi dużo nie mamy, ale... Bliskich. Tak, bliskich. Ale, europejskim tego słowa znaczeniu. No, dużo jest znajomych. Jeżeli by nam potrzebna była pomoc, to możemy liczyć na tą pomoc. I chciałbym, żeby te rzeczy mogły się znaleźć w Polsce, czy ty jako obcy. Inaczej wyglądający, bo my inaczej... No, może Kinga to nie, ale... Kinga, typowa Gruzinka. Ale ja, Jerzyk, to ewidentnie wyglądamy jak nie Gruzini. Nie czuję się w tym kraju jakoś specjalnie napiętnowany. Cause I'm not the only one.